Cześć, tu Złomnik. Jestem właśnie przed fajnym zabytkowym drewniakiem na Środkowej w Warszawie i idę kręcić Lexusa LS-a. Tutaj jest taki skrócik mały przez bramę na Środkowej właśnie. Zaraz Wam pokażę. Tędy można przejść, jak ktoś się nie boi, jak ktoś lubi paskudnik warszawski, to idealne podwórko właśnie, żeby się tędy przemieścić. Spójrzcie tutaj na co tu się dzieje w ogóle. Tu są opuszczone kamienice XIX-wieczne. No, tak to wygląda. Niestety już stan totalnej ruiny. Podwóreczko bardzo fajne między nowoczesnymi blokami, które tutaj powstają w dużej ilości. Stoją też na nim ciekawe wozy. Zaraz zobaczycie, tylko podejdę trochę bliżej. No, akurat parę odjechało, ale jest Lancia Tezis. Ktoś ma sobie Tezisa na Pradze. W takiej ciekawej kamienicy. Siema, z tej strony Złomnik. Jesteśmy na terenie starej praskiej zbrojowni w Warszawie. Przyjechałem tutaj pokazać Wam prawdopodobnie najlepszy samochód na świecie, czyli Lexusa LS400 F10 F20. Zapraszam. Zimno jest jak jasna cholera. W ogóle spójrzcie na ten budynek stary zbrojowni. On się wydaje, że jest taką wielką halą i że z tyłu za nim będzie jeszcze bardzo dużo jakichś zabudowań. A tymczasem największe zaskoczenie jest, jak pójdziemy z boku, bo on jest taki cieniutki. O, i tam dalej już nic nie ma. Najlepszy sztos to jest, że tutaj to jest taka zburzona część, tutaj został sam plac już po tej wielkiej hali. Tutaj były stanowiska dla samochodów ciężarowych wojskowych do parkowania i zachowały się po nich namalowane tablice rejestracyjne na tym budynku. Spójrzcie, tu jest na przykład tablica ULA 5679, tam jest ULM 8355, tu jest jakieś US już zmazane. Tamten ULM się nawet zachował w takiej formie, o, takiej tabliczki. To jest po prostu rewelacja. Ten budynek jest piękny. Nie wiem, jak on skończy, pewnie źle, ale widać, że ktoś próbował go remontować bardzo nieudolnie. Dobra, a teraz już, proszę Państwa, Lexus LS400, czyli samochód, który miał być najlepszym wozem na świecie, kropka, można powiedzieć, the best car in the world, period. Pierwszy pomysł, żeby zrobić markę premium w ramach koncernu Toyoty, padł w roku 83, zaraz się zabije tutaj te kamienie. Wtedy stwierdzono, że trzeba zrobić po prostu markę, która będzie pozycjonowana wyżej niż popularna Toyota i będzie dla klientów szukających klasy premium. Nazwano ten projekt kodowo F1, stąd potem był Lexus UCF10, UCF20, ta literka F oznaczała właśnie Lexusa, od Fabulous może, nie wiem dokładnie. W każdym razie od 83 roku do 87 wyprodukowano aż 900 różnych samochodów, różnego typu prototypów, każdy trochę inny, żeby sprawdzić w najtrudniejszych warunkach, jak one się będą sprawowały, jak one będą występowały, że tak powiem, w zderzeniu z amerykańskimi realiami, bo to miało być głównie dla klientów amerykańskich właśnie zrobione. No i po 900 prototypach i po wydaniu, uwaga, miliarda dolarów na dzisiejsze pieniądze na ten projekt F1, w końcu prezes Toyota powiedział: dobra, robimy. Był to rok 89, auto było gotowe i na rok modelowy 91 czy 90, nie pamiętam dokładnie, weszło w postaci nie tej, bo to jest poliftowy, tylko wcześniejszej, na rynek amerykański i pozamiatało. Można powiedzieć, że Toyota z Lexusem dała wszystkim innym lekcję, jak się robi markę premium. No więc robi się najlepszy samochód świata i sprzedaje się go w porażającej cenie, 35 tysięcy dolarów. Wtedy to był absolutny knockout. Za takie pieniądze nie było mowy o zakupie topowego Mercedesa klasy S czy BMW serii 7. A tyle kosztował topowy Lexus LS400. No niestety nie było wtedy wyboru wersji nadwozia, nie było krótkiego i długiego, nie było wyboru wersji silnika, był tylko 4.0, 1 UZFE 32-zaworowy V8, bardzo dopracowany. Wprawdzie miał paskowy rozrząd, ale miał mnóstwo nowoczesnych tam rozwiązań w środku, wewnątrz, ogólnie z zasilaniem w paliwo i tak dalej. I był tak złożony idealnie, że te silniki do dzisiaj noszą miano najoszczędniejszych V8-ek. Ten samochód też ma V8, oczywiście 4.0, jak one wszystkie. Właściciel nim lata na co dzień po mieście i auto pali mu 11,6. 4.0 V8. Beat this, Mercedes! Oczywiście Lexus był zrobiony według trochę innej filozofii niż Mercedes czy BMW. Nie był największy, nie był najcięższy, nie miał najwięcej gadżetów elektronicznych.
Był taki trochę stonowany, wnętrze było nawet w miarę skromne, z zewnątrz też nie był taki flashy jak Mercedes z tymi swoimi szalonymi kształtami klasy S, przyciężkimi, czy BMW, które też wtedy miało V12 w serii 7 i tak dalej. Na tym tle Lexus był nieco skromniejszy, ale był tańszy i był przede wszystkim fantastycznie złożony. Trwałość tych samochodów jest w ogóle nierealna. Na pewno znacie Matta Farra, który ma Lexusa The Million Mile Lexus, takiego właśnie LS400, z przebiegiem 1 000 000 mil, czyli 1 600 000 kilometrów. W samochodzie osobowym to jest przebieg jak dla ciężarówki już taki poważny, a dla osobówki to w ogóle jest mózg tak wystrzeliwuje w powietrze. To jednak nie jest tak, że Lexus nie miał technicznych ciekawostek. Miał ich bardzo dużo. W tym samochodzie zastosowano 300 patentów, które po raz pierwszy weszły w motoryzacji, czyli 300 innowacyjnych rozwiązań z zakresu techniki motoryzacyjnej. No i na przykład auto ma dwuwarstwową blachę. To jest w ogóle ewenement, przez to oczywiście jest cięższy, ale jest tak zabezpieczony antykorozyjnie, że tu mamy auto produkcji Toyoty, ten egzemplarz, rok produkcji 95, czyli ma 26 lat, jak dobrze liczę, a może 27 już, bo nie wiem, kiedy ten film będzie publikowany. Ani jednej kropki rdzy na nim nie ma. Nowością było też zawieszenie pneumatyczne. Ono się potem z czasem okazało w miarę problematyczne w tych Lexusach, no ale było i faktycznie można było unosić i utwardzać, zmiękczać to zawieszenie w tym samochodzie. No tego nie oferowało na przykład BMW, z tego co pamiętam, chyba nie. A może tak, nie pamiętam, nie ma znaczenia. Tak czy inaczej, Lexus tak, a europejscy konkurenci na amerykańskim rynku na widok Lexusa tak. I w sumie chciałem się jeszcze odnieść do tego, że Toyota dała innym lekcję, jak się robi klasę premium. Spójrzcie, zaczęli od flagowego produktu. Nazwali go fajnie, Lexus, kojarzyło się z luksusem. Auto było fantastyczne pod każdym względem. Ludzie go pożądali, pożądali znaczka Lexus. Zaczęli myśleć o tym, że logo z tą literką L kojarzy się z czymś świetnym. I dalej z czasem Toyota poszła w temat, że te Lexusy robiła coraz mniejsze, czyli bardziej dostępne dla normalnego klienta. Zaczęli od wielkiego, poszli potem w stronę mniejszych i teraz klienci na Lexusa kupują jakiegoś tam UX-a czy NX-a. To są małe crossovery, ale dalej z tym samym znaczkiem, dalej się kojarzy z tym Lexusem LS-em. Jest trochę zimno, więc będę się streszczał z pokazywaniem tego auta z zewnątrz, zwłaszcza, że ono z zewnątrz to jakieś super szokujące nie jest. Chwileczkę, tylko znajdę tę wajchę od tego. Tu jest ta wajcha, to jak ona? A, dobra, jest. O, mamy to. Się oczywiście unosi na teleskopach i nam się ukazuje silnik 1UZFE. Tak jak mówiłem, 32 zawory, paskowy rozrząd. Ma nawet napisane V8 4CAM 32. To też było w sumie dosyć nowoczesne, chociaż Mercedes ze swoim silnikiem z klasy S W140, tym 5-litrowym, też miał 32 zawory w V8, więc też dawał radę. No ale jednak to biło na głowę oszczędnością. Ja mam tylko jeden zarzut do tego silnika, że on nie bulgocze jak V8. On jest bardzo miękki, jedwabisty taki ten dźwięk pracy, taki żrrr, ale nie jest blablablablablabl. Być może, jeśli śledzicie moje produkcje od dawna, to kojarzycie Lexusa z polską historią na czarnych blachach VAD, którego razem z kolegą targaliśmy z krzaków na warszawskim Okęciu. On potem stał na wystawie Muzeum Skarb Narodu. Bardzo fajny samochód, właśnie z fajną historyjką. I tamto auto miało problem z silnikiem, polegający na tym, że walnięty był silniczek od kontroli trakcji. I teraz co to jest silniczek od kontroli trakcji? To jest typowe dla Lexusa rozwiązanie, takie trochę nadmiarowe. Ponieważ był czujnik ABS-u, który sprawdzał, czy samochód przypadkiem nie wpada w poślizg kołami. I jeżeli zauważył, że koła się kręcą, a auto nie jedzie, to był silnik, który ciągnął za przepustnicę od drugiej strony, zamykając ją. Był do tego osobny silniczek i to było walnięte. I nagle podczas jazdy potrafiło zamknąć przepustnicę, bo uznawało, że auto traci trakcję i odcinało po prostu moc. Także taka śmiesznostka, ale takich śmiesznostek w tym Lexusie jest bardzo dużo i auto jest ogólnie skomplikowane mechanicznie, a nawet bardzo skomplikowane mechanicznie i trzeba naprawdę speca od tego, żeby ten samochód naprawiać. W Japonii długo zwlekano z wprowadzeniem marki Lexus i ten samochód oferowano jako Toyota Celsior i co więcej, to nie była największa i najbardziej bogata Toyota w gamie, bo jeszcze był model Century, który był w ogóle już takim topowym, absolutnie limuzyną cesarską z V12, a to było takie trochę poniżej. No ale nie szkodzi. Tutaj jeśli chodzi o stylistykę, to ja powiem, że ona jest nudna, no bo tak, niby się w miarę postarano częściowo, bo tu jest jakieś takie podcięcie, że niby jakiś taki Hofmeister.
tutaj jest takie trochę podniesienie tej linii, żeby był taki niby to spoilerek, ale tak naprawdę ten Lexus jest taki trochę jednak grzybowy w swoim wyglądzie i ja się nie dziwię Japończykom, że to zrobili, bo Amerykanie lubią grzybowe sedany i co im zrobisz? Czymś, co mnie trochę rozczarowało w tym samochodzie, chociaż go kocham, jest bagażnik, który się normalnie otwiera z pilota, ale akurat pilot trochę zamarzł i bateryjka się wyczerpała, więc otworzę normalnie z kluczyka. O. Kluczyk też zamarzł. Nie jest najlepiej, powiem wam. Trochę fuck up. Czekajcie, tam pójdę do środka, otworzę stamtąd. No dobra, otworzył się. Ale normalnie można z pilota, tylko akurat teraz nie działa. Bagażnik jest po prostu mały, jest strasznie płytki i bardzo szybko się kończy. I teraz co myślimy, kurka wodna, dlaczego tu jest tak, że w tym miejscu już jest, prawda, ściana tutaj bagażnika, jest ta grudź, a kanapa jest tak daleko? No to dlatego, że tutaj między tą ścianą a kanapą jest zbiornik paliwa, jak w Audi 80 B3. Siadanie za samym sobą, to aż mi szkoda naprawdę, bo tu jest tak ładnie czysto w środku, a ja będę w tych brudnych buciorach się tutaj pakował, no ale dobra. To jest obowiązkowe w moich filmach, trzeba to zrobić. I tak, jest tutaj wspaniale, idealnie. Już dawno nie było tak dobrze, jak w tym Lexusie. Pozycja siedząca jest fantastyczna, nie jest za nisko, tu jest daleko, jest dużo miejsca na, no tak może średnio z miejscem na głowę jest, no ale da się siedzieć, da się tak wyciągnąć nogi do przodu i siedzieć w takiej pozycji bardziej zrelaksowanej. Jest wielki podłokietnik, jest miękka skóra. Ja akurat nie kocham skórzanych tapicerek, ale ta jest naprawdę fantastyczna, z bardzo grubej skóry, porządnej. Tutaj naprawdę nie jedna krowa musiała oddać życie za ten samochód, także to jest super eleganckie. No mam zastrzeżenie trochę do tego tunelu środkowego, że jest taki wielki, ogromny, bezsensownie gigantyczny, ale z drugiej strony tutaj raczej jeździły 4 osoby niż 5. W sumie to jest auto 4-osobowe, więc się nie czepiam. Na boczku drzwiowym też mamy ładną skórę, taką się zaplisowana, czy jakoś coś takiego. Tutaj mamy oczywiście taką kieszonkę zrobioną, nie ma stoliczka, ale jest kieszonka do trzymania gazety, bo w tamtych czasach ludzie czytali gazety, to jest absurdalny pomysł, czytać gazety. Pokażę wam teraz podłokietnik. A, jeszcze popielniczka jest oczywiście w drewnie. Na każdych drzwiach jest popielniczka i zapalniczka osobna do kiepowania tutaj w trakcie jazdy, bo 95 rok to są czasy palaczy w samochodach. No i mamy podłokietnik, który z zewnątrz jest skórzany, ale jak się go otworzy, to pod spodem jest drewniany. I pod spodem mamy cup holder, jeden i drugi. I mamy sterowanie podgrzewaniem tylnej kanapy. Lewe i prawe sobie można siedzieć i sobie grzać tyłek z tyłu. Nie mogę sobie darować oczywiście oświetlenia wewnętrznego. Tutaj są po dwie lampki na każdą stronę. Ta jest taka główna, a ta jest do czytania mapy. Plus jeszcze mamy tutaj, albo gazety. Oczywiście wieszaczek na marynarkę, żeby sobie powiesić i żeby się dyndała w tym miejscu. No i główne oświetlenie wnętrza jest tam z przodu, czyli w sumie mamy tych punktów świetlnych z tyłu 4 i z przodu jeszcze 3, bo każdy z przodu ma też osobną lampkę do włączania. Z tyłu jest owszem fantastycznie, ale z przodu już ten Lexus nie jest wcale taki wielki. Ta pozycja za kierownicą, owszem, jest fajna, jest bardzo wygodna, jest świetna widoczność i tak dalej, ale ja się nie czuję w tym aucie jak w limuzynie. Ja się nie czuję w nim jak w Mercedesie klasy S, gdzie tej deski rozdzielczej tam na bok było bardzo dużo i ona była taka ogromna, jakby tutaj rozbudowana absurdalnie. Tutaj to wnętrze jest naprawdę skromne i chyba uważam, że to jest jedna z głównych wad tego samochodu dla mnie, że ja wsiadam do niego i nie mam takiego wrażenia zachwytu, że on jest taki gigantyczny. To jest w końcu auto klasy luksusowej. Kierownica sama się ustawia, kiedy wkładam kluczyk do stacyjki. Benz. I się ustawia do mojej pozycji, czyli mi się obniża troszeczkę. Zegary są ciemne, bo to są Optitrony, tak zwane w Toyotach, popularne właśnie od lat 90. Przekręcamy sobie kluczyk, najpierw się wskazówki podświetlają na chwilkę, potem już normalnie zegary i odpalamy. I mamy ten dźwięk silnika taki właśnie szumiący. On nie jest warczący, on nie jest bulgoczący, on sobie szumi. Spójrzcie na kilometraż. 166 500 km. Auto właściwie jest totalnie nowe w środku, nie ma żadnych śladów zużycia, jest po prostu jakby dzisiaj wyszło z salonu. Tak się też w nim czuję. Ta konsola środkowa, nie ma żadnych rys na tym drewnie. Spójrzcie na to drewno, ono jest nadal w stanie absolutnie idealnym. Co więcej, co już totalnie jest śmieszne dla mnie, to drewno pochowano w różnych miejscach. Bo tak, tu mamy górny schowek, w którym jest zmieniarka na 6 płyt i obudowa tego górnego schowka pod tą klapką jest również zrobiona w drewnie. To jest przepiękne.
postarali się. Taki właśnie elegancki luksus, niewidoczny na pierwszy rzut oka. Mamy dolny schowek, również całkiem spory. Tu już akurat drewna nie ma, ale żeby były dwa schowki, jeszcze airbag, to była naprawdę nowość w tamtych czasach. Na tym jest nie koniec schowków, bo owszem, te kieszonki w drzwiach to są trochę żenujące, ale tutaj mamy dwupoziomowy podłokietnik. Proszę bardzo, tu jest jeden poziom podłokietnika na płaskie rzeczy i mamy drugi poziom podłokietnika z głębszym schowkiem, także wymyślone to jest fantastycznie, a jakby tego było mało, nie dość na tym, to jeszcze mamy w ten sposób wysuwany cup holderek z przodu. No po prostu to jest przepiękne, to jest tak pomyślane. Tu jest popielniczka, no to wiadomo, że musi być. Podgrzewanie foteli, wycieraczki reflektorów jak najbardziej są, ale nie będę włączał, bo troszkę szkoda płynu w tej temperaturze, żeby pryskał i żeby zamarzał później. Radyjko jest Lexusowe, oczywiście z kasetą. W ogóle Lexus bardzo długo się trzymał kaset w swoich samochodach. Chyba ostatni producent, który robił kaseciaka w samochodzie, to właśnie był Lexus. Tu są pokrętełka bass, mid, treble, czyli aż trzy pokrętła do barwy tonu. Jeszcze jest balance i fader. No i tu jest wyświetlacz klimatyzacji. To jest troszkę problem, bo te wyświetlacze padają z czasem w tym samochodzie i jest to jego naturalna przypadłość. Nic się na to nie da poradzić. Tu jest włożony wyświetlacz z auta z kierownicą po prawej stronie, który jak się okazuje ma jakieś inne w środku, że powiem, ustawienia. W związku z tym wyświetla nam w języku klingońskim komunikat, że jest zimno. I tutaj on jest kontynuowany tutaj z tej strony i w sumie nie wiadomo, co on wyświetla, ale po prostu taka jest uroda tych samochodów. Tutaj mamy trzy przyciski, Shift Lock Override, to jest jak się zablokuje na jakimś biegu, skrzynia trzeba wyłączyć ją na P, to wtedy trzeba to wcisnąć, wtedy się uda. Tu jest regulacja zawieszenia, wysoko, normalnie, nie ma wersji nisko, nie ma wersji sportowej, jest tylko wersja wysoko, żeby go podpompować, dać do góry, żeby mógł przejechać po gorszej drodze. No i tu jest przy skrzyni biegów Power, Economy i Normal, czyli w jakim trybie działa skrzynia, jak te biegi zmienia. Ale mój ulubiony gadżet to jest, nie pamięć fotela, elektryczna regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa. Tego nie znajdziecie w innych samochodach. Proszę bardzo, uwaga! Dobrze, więc sobie teraz zróbmy cruising Lexusem po Pradze północ, nie po Pradze czeskiej, tylko po Pradze warszawskiej. O, jeszcze podniosę sobie te pasy troszkę, gdzie ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy Lexus ma wady, bo to, że ma zalety, to ja już wam powiedziałem i nie ma wątpliwości, ale czy ma wady? Na razie jednak przejedziemy się, pokażę wam tę zbrojownię. Tutaj już oczywiście trwa intensywna zabudowa deweloperska, ale wciąż zostało jeszcze sporo budynków XIX-wiecznych. Tutaj one zaczęły być burzone, potem tego burzenia zaprzestano z jakiegoś powodu. Zbudowano tutaj takie małe osiedle mieszkaniowe, które tak trochę tutaj nie przypią, nie wypią, no ale okej, jest. Natomiast tutaj były koszary stare. Tutaj w ogóle była fabryka z samego początku wagonów kolejowych dla armii rosyjskiej, carskiej, no bo to jest z czasów carskich wszystko, która była założona przez samego Stanisława Lilpopa. I tutaj są resztki koszar, czy stajen, czy czegoś tam, które jeszcze niedawno tam się dalej ciągnęły, ale nagle zniknęły od tego miejsca. Tu jeszcze to niedawno wszystko to było w całości, w tej chwili już jest zrujnowane i tego nie ma. To co, może odpowiedzmy teraz na pytanie, czy Lexus ma jakieś wady? No trochę tych wad jednak on miał. Przede wszystkim to było słabe przednie zawieszenie, nie tylko pneumatyczne, bo ta pneumatyka oczywiście z czasem się sypała i szlak ją trafiał, ale również zawieszenie tradycyjne, czyli te wszystkie wahacze i tak dalej, sworznie, to wszystko się sypało w tym samochodzie. On po prostu był dosyć ciężki, jak na to zawieszenie, które mu zafundowano. To był jeden problem. Drugi był taki, że skrzynia biegów była tylko czterobiegowa. No Mercedes zaraz wszedł już z pięciobiegowymi automatami. Lexus miał dalej tylko cztery biegi, także przy jakichś tam wyższych prędkościach, których w sumie Amerykanie raczej nie rozwijają, ale już Europejczycy czy Niemcy tak, to ta skrzynia może była troszkę jednak za krótka i on nie miał aż tak wysokiej prędkości przelotowej na autobanie jak Mercedes. Na pewno nie jest to auto, które zachęca do szybkiej jazdy. Ten samochód płynie, ten samochód szumi, ten samochód mówi: nie spiesz się, masz czas, zdążysz, spieszą się tylko frajerzy, spieszą się leszcze, którzy są źle zorganizowani, to na ciebie poczekają, to jest Lexus LS, nie musisz jechać szybko. Rzeczywiście, ja nim jadę 55 na godzinę według licznika, czyli pewnie 50 realnie i w ogóle nie mam ochoty mu wciskać gazu, to jest po prostu rewelacja.
Wyciszenie jest po prostu perfekcyjne. No trochę żałuję, że nie mam tego dźwięku V8, że nie ma tego blu, 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 takiego charakterystycznego, no ale dobra, nie można mieć niestety wszystkiego, ale jednak nie jest tak, jak sądziłem, że on będzie po prostu połykał w ciszy nierówności. Jednak czuć takie troszkę stuknięcie, uderzenie na nierównościach. No i tutaj właściciel od razu powiedział, że po prostu zapewne wynika to też z tego, że górny przedni lewy wahacz już po prostu stuka sobie, bo się już zużył, bo ten typ tak ma, że się wahacze w nim szybko zużywają i może to powoduje, że ten komfort jazdy nie jest w 100% taki, jak oczekiwałem. Tu jesteśmy przy metrze Szwedzka, to jest idealnie, że tu jest płatny parking, takim pustkowy, gdzie nic nie ma, jakieś tylko takie opuszczone, smutne kamienice, zajezdnia autobusowa i plac budowy właśnie na terenie tej starej fabryki Schichtlever. Tu nic nie ma, ale za to jest parkomat. To dobrze, jeszcze brakuje żabki i paczkomatu. Mam takie mieszane uczucia, bo ja z jednej strony kocham samochody, które są bardzo komfortowe, które mają dopracowane fajne silniki i tak płyną po drodze, są takie naprawdę fantastyczne, jeżeli chodzi o trwałość, jeżeli chodzi o niezawodność. Lexus tutaj 10 na 10. Tylko że ten Lexus jest troszeczkę dla mnie za skromny w swoim gadżeciarstwie. Kupując auto klasy luksusowej, liczyłbym na to, że ono będzie po beret wypakowane gadżetami, tak jak to na przykład było właśnie w Mercedesie klasy SW140. A tutaj tego troszkę nie ma, tego mi tutaj troszkę zabrakło. No ale nie ma to znaczenia, tak czy inaczej, Lexus LS 9,5 na 10, tyle mu daje. I to już wszystko, do zobaczenia, nara.